Dobry moi drodzy, witam w poniedziałek. Tym razem postaram się faktycznie zrobić z tego weekly vloga, czyli przynajmniej 5 dni ponagrywać, bo ostatnio to tak było, że albo to były weekendy, albo nagrywanie w kratkę. Zdecydowanie cieszę się bardzo, że podobają Wam się vlogi, bo to jest dla mnie najprzyjemniejsza rzecz do nagrywania i najłatwiejsza i po prostu taka, gdzie mogę być w 100% sobą. Nie planowałam dzisiaj nagrywać tego vloga, ale stwierdziłam, kurde, Zuzia, chcesz brać tego YouTube'a na poważnie, to bądź poważnym YouTuberem, więc tak, nagrywam vlogi, ale chcę nagrywać też coś więcej niż vlogi, dlatego od razu na sam początek daję Wam pytanko. Powiedzcie mi, co chcecie zobaczyć, czy jakiś dzień jedzenia, czy jakieś coś bardziej fitnessowego, może kolekcję leggingsów, może chociaż głównie chodzę w leggingsach Carpatry i MyProtein, no bo to są dwie firmy, z którymi współpracuję, więc nie wiem, czy to miałoby sens, bo to jest tylko wtedy jedna marka. Może jakiś trening wspólny, cały tydzień treningów. No, dawajcie, mam kilka pomysłów. Jeśli jest coś, co Wy chcielibyście zobaczyć ode mnie, no to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. A teraz już poniedziałek, ja ogarnęłam się i jak widać nawet się pomalowałam. Dawno tego nie było. Who is she? Ale lecę zaraz do pracy, do pacjentów. Dzisiaj czeka mi cały dzień w gabinecie praktycznie. Ale czas na mały update naszego słodkiego piesiula, bo to na pewno będzie wiele osób interesowało. There she is. In her beauty. Dzisiaj rano było czyszczenie oczków i robienie nowego kucysia. Ja miałam iść rano na siłownię, ale niestety pobawiłam się trochę z nią za długo i już bym się nie wyrobiła przed pracą. No to jest najsłodsze stworzenie świata i ulubioną zabawką w tym momencie jest moja gumka i jak widać ona się do niej przytula, jakby to było jej misio. Chciałam nagrać vloga, bo być może w tym tygodniu zaczynamy wychodzić na spacery z małą, ale jeszcze muszę się dzisiaj skonsultować z weterynarzem, dlatego że nasza mała jest dopiero po dwóch dawkach szczepienia, dlatego że jej szczepienia były trochę opóźnione, dlatego że urodziła się bardzo malutka i po prostu bali się podawać jej szczepionkę, żeby ją osłabiać. Musimy dzisiaj zadzwonić do weterynarza, umówić się na wizytę i ustalić, czy szczepimy ją trzecią dawką, czy dajemy jej teraz chwilę przerwy, żeby zaczęła się socjalizować, no bo to też jest bardzo ważne dla rozwoju takiego małego pieska, żeby potem się nie bała, bo jeśli znowu byśmy jej walnęli kolejną szczepionkę, kolejny tygodnie w domu, no to wyszłoby, że pierwszy spacer pójdzie, jak będzie miała 4-5 miesięcy. No nie jest idealne dla rozwoju psychicznego, bo tutaj właśnie takie jest ryzyko, czy walczymy o super i hiperodporność, czy już trochę ryzykujemy to i przekładamy te szczepienia, odpuszczamy je, bo ona jest po prostu malutka i też, żeby jej, no po prostu wiecie jak to jest ze szczepieniami, są różne obozy, to jest ważne i to jest potrzebne, ja nie jestem przeciwko szczepieniom, więc no może warto by było ją zaszczepić, ale szczerze, ja wiem, że my będziemy z nią chodzić na dwór, raczej do lasu, albo do Campinosu, albo do Lasu Bielańskiego, gdzie też będą psy, no ale to nie będzie takie stricte miasto-miasto. Trochę jesteśmy rozbici, no ale też nie mamy jeszcze szalek i smyczy, bo czekamy na to wszystko, aż nam przyjdą zamówienia. No ale w każdym razie, no nie jesteśmy gotowi jeszcze na spacery, ani psychicznie, ani sprzętowo. Czekamy na to, jeśli weterynarz dzisiaj przez telefon powie, że jutro możemy iść, to będziemy iść na pierwszy spacer. A tymczasem dziewczyny tutaj siedzą, bo mama miała iść na siłownię, ale sprawdziła, że ma do pracy na 12, cześć, a nie na 14. Cześć, maluszku. No cześć. Tata zniknął na chwilę na kolu. Jestem. Spacer możliwe, że jutro tak, ale no jeśli będzie trzeba kolejne szczepienie, no to trzeba będzie odrobaczyć i lecieć na kolejne szczepienie zaraz. Będziemy decydować, może zaraz zadzwonię, ale zaraz muszę w sumie wychodzić o 11:30. Tak się właśnie wybrałam na siłownię rano. Więc Milusia, ja będę dopiero w domu o 19:00. Wiecie, ma będzie spała. I ulubiona zabawka to jest, w końcu przespała prawie całą noc. To jest w ogóle pachnąca zabawka. Chodź Mila! Chodź, chodź szybko! Chodź, super! A teraz mama idzie do pracy. Ona się tak boi swojego odbicia, to jest takie śmieszne. Czyli mama trochę posiedziała, trochę się nastresowała. Mała się nie mogła załatwić, ja po prostu tak płakałam razem z nią. Ale nie będziemy gadać, Jezus, z kim ja jestem, żeby gadać o takich rzeczach w internetach. Jak matki o kupach swoich dzieci, nie powiem o imieniach. No ale to jest moje małe baby. Ja już jestem matka wariatka. Jakby komuś przeszkadzało moje zdrabnianie, to teraz może być go trochę więcej. Przepraszam, ale to po prostu jest, myślę, oczywiste w gadaniu do takiego małego, słodkiego stworzenia. Poniedziałek równa się obowiązkowe zakupy w biedzie.
przyznać, że szczerze mówiąc to jest dla mnie klasyk klasyków, potem do pracy do późna i tak można z przytupem zacząć ten tydzień. Siłownia, fajnie. Nie lubię chodzić na siłownię po pracy, no ale jak powiedziałam, a że pójdę dzisiaj, no to pójdę. Nie dość, że pójdę, to jeszcze pokażę Wam trochę swojego treningu, jeśli nie cały. Teraz zaczęłam trochę inaczej trenować. Generalnie myślałam o tym, żeby nagrać dla Was tydzień treningów, bo moje podejście do trenowania bardzo się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku czy dwóch lat. No ostatni rok zdecydowanie trochę powywracał w mojej głowie i podejściu i trochę przez tą moją wagę i przez to złamaną rękę i generalnie wszystko dookoła. Także bardziej skupiłam się na treningu takim funkcjonalnym, siłowym, taki, żeby po prostu czuć się dobrze, być sprawną i przy okazji, jeśli przy tym wyjdzie jakiekolwiek fajne wyglądanie czy jakiekolwiek fajne mięśnie, to będę bardzo szczęśliwa. Ale tak jak mówię, bardziej skupiam się na treningach na całe ciało, żeby przy każdym możliwym treningu przetrenować każdy mięsień tak, żeby to było faktycznie dla mojego zdrowia i dla mojej sprawności jak najlepsze. Ten trening był bardziej sfokusowany na dolne części ciała i robię wszystko w seriach łączonych, żeby było szybciej, efektowniej i żeby faktycznie się zmęczyć. Dlatego pierwsza seria łączona to przysiady i plank z uniesieniem nogi. To jest po prostu totalnie mordercze. Kolejne ćwiczenia, dwa to były zakroki i podciąganie, a potem kolejne dwa ćwiczenia to było ćwiczenie na mięśnie dwugłowe, tak jak widzicie tutaj, oraz antagonistycznie ćwiczenie na zginacze biodra, a przy okazji na mięśnie brzucha. Ten trening w całości razem z rozgrzewką zajmuje mi godzinę. Totalnie po nim umieram, więc bardzo szybko poszłam spać i tutaj już widzimy się kolejnego dnia, gdzie każdy poranek rozpoczynamy od bardzo dużej ilości przytulasów, ale to jest bardzo, bardzo konieczna część naszej porannej rutyny i w sumie jedyna stała część naszej porannej rutyny, bo mam wrażenie, że od kiedy Mila jest z nami, ja jeszcze nie wypracowałam sobie żadnego stałego trybu wstawania, chodzenia spać i generalnie życia, ale w sumie dla mnie to nic nowego, bo od kilku miesięcy nie mogę cały czas jakby stworzyć sobie jakieś rutyny, przez to, że mam tak nieregularną pracę, to jest największy minus w sumie bycia influencerem i fizjoterapeutą i obie te prace są totalnie nie do ogarnięcia jakimś grafikiem czy jakimś planem dnia. Za to do ogarnięcia zdecydowanie jest dobre śniadanie i fajny strój na siłownię i kolejny dzień lecimy na siłkę. Brawo dla mnie! Zanim jeszcze wejdę na siłownię, bo jak zawsze ciężko było mi wyjść i weszłam sobie na YouTube Studio, żeby do Was pogadać. Wszedł właśnie dzisiaj odcinek z Temu i o mój Boże, ja szczerze nie zrobiłam researchu i Was za to bardzo przepraszam, bo Wasze komentarze dopiero uświadomiły mi i to, że sobie teraz przez chwilę poczytałam. Po prostu, będę z Wami szczera, nie zrobiłam researchu i stwierdziłam, że kurde, zamawiałam kilka razy rzeczy z Temu. No szczerze, nigdy w życiu nie robiłam tam żadnego researchu na ten temat. I tak jak wiedziałam, że AliExpress było średnie, tak myślałam, że no właśnie to zostało wprowadzone, dlatego że to jest coś innego, nowego. Nie zagłębiałam się na to, po prostu. Może jestem nieodpowiedzialna i może jestem trochę naiwna. Liczyłam, że to jest coś lepszego. Dlatego serdecznie Was przepraszam. Od teraz to po prostu mam nauczkę, chyba każdy twórca taką nauczkę kiedyś miał lub będzie miał lub musi przez to przejść. No, znaczy, wolałabym tego nie przechodzić, bo wylała się na mnie lekka fala hejtu i to po raz pierwszy. Bo jakby dziękuję Wam za tą konstruktywną krytykę i rozumiem Wasz punkt widzenia. I przyznaję się po prostu, że przepraszam, nie zagłębiłam się w to. Że macie rację, że zgadzam się z Wami i to na pewno był ostatni raz, kiedy z nimi współpracowałam. I jest mi po prostu głupio. Jest mi cholernie głupio. Totalnie uczę się tego świata. Totalnie się jego uczę. I niestety na błędach. Dobrze, że zobaczyłam to przed wejściem do siłowni, bo teraz mogę się wyrzeć. Dobra, kończę i idę. Pa! Wyżycie się porządnie na siłowni to coś, co polecam każdemu, niezależnie od tego, czy chcą się wyżyć z pozytywnych czy z negatywnych emocji, bo i te mogą być dla nas przytłaczające. Ja dzisiaj tego dnia zdecydowanie musiałam wyrzucić z siebie wszystko, co złe i czas na kolejny full body workout, który jak widzicie tym razem trochę bardziej skupia się na górnych partiach
I powiem Wam szczerze, że taki styl trenowania jak na razie sprawdza mi się bardzo, bardzo dobrze i mam tylko 3 treningi siłowe, a raczej 3 treningi na siłowni w tygodniu. Całą resztę sobie dostosowuję do swojego grafiku, który jest, tak jak już mówiłam, bardzo nieregularny i albo sobie pójdę pobiegać, albo poćwiczę w domu, albo porobię po prostu coś for fun z Matim, nie wiem, pójdziemy na squasha, pójdziemy na dłuższy spacer, cokolwiek, po prostu bardzo cieszę się, że no nie muszę się zmuszać do chodzenia 5 razy w tygodniu na siłowni, kiedy po prostu już to nie jest ten czas. Wróciłam z siłowni, trochę mi lepiej po treningu, zdecydowanie i pogoda, i fakt, że było mało ludzi, i fakt, że działałam z jakimś planem, sprawiło, że było to szybkie, sprawne i nie miałam za dużo czasu na myślenie. Przyszłam i ten mały zgredek się obudził, więc też od razu mi lepiej. Chyba trzeba mi na nowego kucysia zrobić, bo ten już jest brudny jak nie wiem co i nic znowu nie widzisz na oczy. Mati leci na trening. Teraz on, a my lecimy ogarniać chatę i zobaczcie, przyszła mi kolejna paczucha z Carpatry, więc czas na kolejny unboxing. Już zupełnie wyglądam inaczej, bo no jeszcze chwilę musiałam sobie przemyśleć różne rzeczy i wracam do Was pozytywnie, już zmotywowana Zuza. Miałam Wam pokazać paczkę z Carpatry, bo dostałam nową, ale stwierdziłam, że już chyba, skoro nie muszę ich reklamować tutaj po tej ostatniej też reklamie, no nie będę wszystkiego Wam rzucać, ale jak ją założę oczywiście ten zestaw bluzowy, no to Wam powiem. Nie wiem, co chciałam powiedzieć, po prostu ciężko mi się odzywać po tych wszystkich komentarzach, ale zakończmy ten temat. Jest kolejny dzień i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Teraz robię jakieś przepisy świąteczne. Pierwszy z nich to będzie pasztet z fasoli z jabłkiem. Generalnie bardzo podobny jak po prostu smalec z fasoli, tylko dodałam dużo więcej oleju i jeszcze dodałam mąki z ciecierzycy, bo chcę, żeby to był taki pasztet, który można ukroić, ale też bardzo mi zależy, żeby była ta chrupiąca skorupka na wierzchu, więc porządnie go wysmarowałam olejem i mam nadzieję, że to będzie pyszne. Robię pasztet, ogarniam w mieszkaniu, bo dzisiaj czekają mnie jeszcze pacjenci, czeka mnie jeszcze praca na kompie podopiecznymi, czeka mnie montowanie filmu, czeka nas nagrywanie filmu, więc generalnie bardzo intensywnie. Muszę się za coś wziąć, dlatego cieszę się, że już jeden przepis zrobiony, nagrany, trzeba będzie to tylko zmontować, no jeszcze musi się upiec i sprawdzić, czy to w ogóle będzie smaczne, tak jak w mojej głowie to się wydaje. Jestem trochę głodna, bo już jest prawie 14, także czas na lunch. Oczywiście trochę podjadałam masę z tej fasoli, generalnie masę z fasoli z jabłkiem takim podsmażonym i z cebulką, no to ja bym mogła samo to zjeść, samo w sobie. To zrobiło się w jakieś 10 minut, także mega szybki, prosty przepis. Jeśli będzie fajny i wyjdzie, to Wam zostawię w opisie, bo pewnie potem spróbujemy, jak to smakuje. A teraz mam strasznie ochotę na jakąś sałatkę. Zrobiłam wczoraj wielkie zakupy warzywne. Jest gorąco, nie chce mi się absolutnie jeść nic ciepłego, jest gorąco, co ja mówię, jest kurde początek marca, jest 12 stopni na dworzu, ale dla mnie, jak widać, chodzę po domu w stroju rozgogolonym, bo jest mi ciepło. I się zmachałam trochę przy tym piekarniku i przy sprzątaniu. Co ja bym zjadła? Czy ja chcę sałatkę, czy ja chcę nie sałatkę? Wybory. Okej, raczej nikogo nie zdziwię takim wyborem, ale po prostu jak nie wiem, co chcę zjeść, to są to warzywa mrożone z tofu. Ale to tylko dlatego jest sałatka na początek, bo już jestem bardzo głodna, a czekam, żeby zjeść kanapki z tym swoim pasztetem. Także lunch part one to wielka micha sałatki i warzyw. Może trochę za duża, jak na moje brzuszkowe problemy, ale trudno. Jeszcze po prostu się nie nauczyłam manewrować. Czasami ostatnio było mi dużo lepiej jeść i komponować posiłki bez warzyw, ale dobrze, to śmiesznie brzmi. Ja się muszę nauczyć komponować posiłki bez warzyw. Jak to brzmi? Albo żeby wybrać jedno warzywo. Tak, taki jest mój cel, moi drodzy. Muszę jeść mniej warzyw. I nie potrafię. To brzmi tak idiotyczne. Byłam spełnieniem każdej matki, że dziecko, które wyjadało wszystkie sałatki po obiedzie. A teraz muszę się nauczyć, jak to ograniczyć. No. O tym, co z moimi jelitami, już raczej Wam opowiadać nie będę, dlatego że no, jestem po kolejnej konsultacji z moją dietetyczką. Mogę Wam tyle zdradzić. Znowu będę oddawać badania do badania pasożytów po raz trzeci i ostatni. A potem, co będzie, to pewnie Wam zdradzę, ale raczej w szczegóły nie będę wchodzić. Dlatego też po pierwsze nie było tego odcinka o moich jelitach, bo ja po prostu czułam za dużą presję, żeby go nagrać i stwierdziłam, że
Tym bardziej, skoro jeszcze nie osiągnęłam tego celu, to o czym ja mam gadać? To, co się działo i to, co widzieliście, jeśli chodzi o moje elite, jakieś tam badania i tak dalej, to mówiłam cały czas na bieżąco, co badałam, co diagnozowałam, ale tak naprawdę, okej, mam stwierdzone SIBO i IMO, ale dalej od roku ponad nie znaleziono jej przyczyny, bo samo zdiagnozowanie SIBO i IMO, no to nie jest taki już problem teraz, ale trzeba znaleźć tego przyczynę, a u mnie tej przyczyny dalej nie możemy znaleźć. No jest to bardzo trudny proces i samo pokazywanie tego w internecie spowodowało, że ja sobie nałożyłam jeszcze większą presję na siebie, co jeszcze bardziej utrudniło mi leczenie i cały ten proces. I czułam się jak po prostu przegryw, bo mi nie wyszło. Także jeszcze raz podchodzę do tego wyzwania z leczeniem. Prawdopodobnie czeka mnie jakaś dieta, prawdopodobnie czeka mnie dużo restrykcji. I też dlatego, że będzie to już teraz bardzo, pod bardzo, bardzo ścisłym okiem dietetyka. Nie wiem, na ile będę Wam pokazywać w przyszłości swoje jedzenie, bo już raczej zdecydowałam się, że tak podejmę tą próbę, więc też mój content trochę się zmieni, wiadomo, tu na YouTubie będzie trochę łatwiejsze, ale na Instagramie no strasznie się tego boję. Generalnie ta decyzja o tym leczeniu wpłynie na wiele aspektów mojego życia, na kilka dobrych miesięcy, ale powoli się do tej myśli przekonuję i jak już będę więcej coś mogła Wam powiedzieć, to oczywiście Wam powiem. Tymczasem to była totalna dygresja a propos warzyw i na razie jeszcze póki co cieszę się tymi warzywkami, a co będzie później, zobaczymy. Do ciebie też będę dzwonić. Naprawdę, z całego serca. Ze mną. Uwaga, uwaga, nasze psie dziecko dostało pozwolenie na spacery, ale założyliśmy jej szelki i ona nie wie, co się dzieje. I generalnie zapomniała, jak się chodzi. Mila, chodź. Chodź. No wiem, że są troszkę za duże, wiem, ale idziemy tylko na zamknięte osiedle, żebyś w ogóle poczuła trawę. Będziesz miała jutro dobre szelki. Chodź, maluszku. No nie może się ruszyć. Chodź, słońce. Idziemy powąchać trawę po raz pierwszy. Idziemy wąchać trawę. Spokojnie, ona ma, wiem, że za duże szelki. Będzie miała prawidłowe jutro. Idziemy teraz na zamknięty kawałek trawki, żeby w ogóle powąchała trawę. I nauczyła się chodzić w takim czymś jak szelki, bo jak widać, to nie będzie takie proste. Idziemy. Kilka godzin później witam się z Wami w nadprawie zjedzonego pasztetu, ogurasów i chleba. Moja kolacja, właśnie zakończyłam ostatni rzecz pracową na dzisiaj. Ecie pecie, nie. Żurki. Ecie pecie ma nowe odcinki, chociaż jak Wy to oglądacie, to już jest dawno po odcinku żurkowym. Ale jeśli interesuje Was test żurków, bo w tym momencie, kiedy nagrywam, jesteśmy jeszcze przed świętami, to wbijajcie oczywiście na Eciepecie. Ja właśnie miałam dzisiaj jeden jedyny masaż, ale zaraz jeszcze siadam do montowania dla Was filmu najważniejszego, który już dawno widzieliście. No jestem ciekawa, jak on pójdzie. Chodź! Mila, siad! Zostań! Nie kładź się! Chyba za dużo dzisiaj już, co? Mila, siad! Super pies! Teraz tylko chcemy, żeby to samo było na spacerach. Jutro idziemy o 5 na dwór i będziemy czekać, aż zrobić siku i kupę? Zrobimy to, co? Chociaż w sumie nie wiem, trochę boję się sama, jak ona ma jeszcze te szelki niedopasowane. Może poczekamy na normalne szelki jeszcze, co, Milusiu? To tyle ode mnie na dzisiaj. Widzimy się pewnie jutro. Ja się odmeldowuję, jem swoje pasztety, które wyszły bardzo dobre swoją drogą. I tak jem pasztet na sucho widelcem. I don't care, jest bardzo dobry. Dobranoc. Hello. Nie powiedziałam Wam w ogóle wczoraj, jak nasz pierwszy spacer właśnie był drugi i Mila dostała jakiegoś wariactwa. Oczywiście nic na nim nie zrobiła poza siku na matę. To było w tym samym momencie, kiedy akurat zobaczyła psa, więc nie wiem, czy się posikała ze strachu, czy co, ale ten pies zaczął szczekać i chyba nauczył Milę szczekać, bo wcześniej nie potrafiła. A teraz siedzi i się bawi i co jakiś czas tak sobie w eter szczeknie na zabawkę i jakby wcześniej też trochę szczekała, ale zwykle to było wieczorem, więc zastanawiam się, czy psy uczą się od innych psów złych rzeczy. No, ale on szczekał na nią, a ona szczeka na zabawki i ze szczęścia, więc może to dobry znak. A na psa nie zareagowała, tylko się zaczęła trząść i ja byłam bardzo spokojna, więc chyba na razie pierwszy pies zaliczony. Przed chwilą latała właśnie ze swoim ogonem i przy okazji się ze 3 razy wywaliła i zrobiła fikołka. Najlepsza zabawa, słuchajcie, nie potrzeba wiatru, wystarczą kocyki i gumki i to jest, Boże, jak można się tam zakopywać, jak tam można drążyć tunele. Zobaczcie tego psa, to jest... O tym właśnie mówię. Ona wcześniej tak nie robiła. No Mila, tam masz zabawkę. Jest tam w dziurze. W dziurze szukaj jej. Przepraszam, ja powiem, że powinnam zareagować, ale ona tak skacze jak ten królik. Króliczku, no co? Chcesz się bawić? Już ci idę poszukać, chodź. Za mną pierwszy masaż dzisiejszego dnia.
Dzisiaj myślę, taki będzie intensywny home office day. I nie tylko home office, ale generalnie mam sporo pacjentów w domu, ale też musimy ogarnąć trochę rzeczy z malutką, bo zaczęła już wychodzić na te spacery, ale no średnio na razie tu idzie. Chociaż to drugi spacer dzisiaj dopiero miała, więc no wiadomo, nie będę oczekiwać jakichś tam cudów, ale szukamy dla niej psiego przedszkola, żeby wiadomo, zaopiekować się nią najlepiej jak potrafimy. Tylko jest taki problem, że przez to, że mała jest mała i urodziła się za mała, no to ona za chwilę będzie miała już 5 miesięcy, a dopiero co miała niedawno te drugie swoje szczepienie, a we wszystkich psich przedszkolach wymagają trzech szczepień i żeby pies był do 5 miesięcy. Trzecie szczepienie będzie miała, jak będzie miała prawie 6 miesięcy, przez to, że to jest tak trochę wszystko opóźnione. W sensie problem, nie problem. Wiem, że są jakieś psie przedszkole do 6 miesięcy. Chcielibyśmy tak naprawdę już teraz jak najszybciej zacząć z nią chodzić, socjalizować, bo faktycznie z tymi maluchami to jest taki bardzo, bardzo krótki czas, kiedy można najwięcej ich nauczyć, najwięcej dobrych nawyków. Wiadomo, pięknie załatwia się na matę, pięknie wszystko robi w domu, ale wszystko na dworze jest dla niej jeszcze tak obce. Oczywiście no nie będę wymagać od niej teraz, żeby pięknie chodziła na smyczy po 3 razach na dworzu, ale po prostu nie chcę nic przegapić, żeby potem się stresować. Smycz i szelki, mam nadzieję, już dobrej wielkości dla malutkiej i pokażę wam, będziemy mieli 2 sety, albo tak. I będzie można już chodzić na spacerki trochę dalej, bez strachu. Mila, kolejna przesyłka dla ciebie. Zobacz, nie jesteś zainteresowana? Może ty wiesz, że to jest dla... No, co? Jak się boi. To jest przesyłka z prezentem od sklepu Psikus dla tego małego Urwisa. I to będzie, Mila, twoje pierwsze zestawy. Pierwsze zestawy spacerowe. Maluchu. Nie otworzyć. Wow! Cytrynowe dziewczę będziesz. Ale ładne. Ej, to jest takie porządne. Ale znowu chyba za duże troszkę dla tego małego szkraba. Tu mamy obroże. No obroże to już dzisiaj zakładamy, Mila. I smyczkę. Masz kolejną matę do leżenia. Zobacz, myszko. Ale jestem cytrynowy pies. Pierwszy raz masz obroże. Stresik. Ale stresik ją wziął. No cóż, troszkę jest to za duże. Ale chyba damy radę, co Mila? Nie jest gotowa na chodzenie na smyczy, ewidentnie. To jest ten czas, maluszku. To jest ten czas. Zobaczysz, polubisz spacerki. Naprawdę, obiecuję ci to. Wiem, że teraz to jak kara. No tak. Taki biedny pies jestem. Chcą mnie na dwór wziąć znowu. Tutaj dzisiaj rano zwiedzałyśmy, więc tu już zna. No super, Mila, brawo! No tak chodzi, nie chodzi. A ona się wiatru boi cały czas. No, nie wie co to. Mata to trawa. Trawa to mata, podłoga to nie lawa. Możesz robić siku tu wszędzie. Jaki kicacz. Kic, 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 kic. Mam wrażenie, że stresowanie się życiem psa dodaje mi, a raczej odbiera bardzo dużo energii, a dodaje bardzo dużo apetytu, dlatego od razu po spacerze zrobiłam nam na szybko taki lunchik, czyli pinsę z pastą paprykową oraz pesto paprykowym, które kupiliśmy w Biedronce, do tego mozzarella light, wędzone tofu, pomidorki, a dla Mateusza wesja z mięsem. Nasz obiadek na szybciora, pinsa, dla mnie połowa z tofu, pomidorkami i pesto paprykowym, a dla Matiego z szynką, która troszkę się uprzyfajczyła. Taki lunchik w dosłownie 15 minut to jest totalnie coś przepysznego. Oczywiście nie mogło być bez zieleninki, dlatego obok jest wielka porcja sałaty i naprawdę takie coś pięknie ładuje energię na dalszą część pracy. Dzisiaj mam wrażenie, że jedyne co wam pokazuję, to siebie w kuchni albo siebie z Milą, ale tak mniej więcej wyglądał cały ten dzień, bo miałam dzisiaj naprawdę dosyć sporo pacjentów domowych, a poza tym bawię się z psem i jakby totalnie nie wiem, ile wam pokazywać tych moich zabaw z Milą, bo nie chcę, żeby teraz było, że cały mój kanał jest tylko o psie, ale to jest teraz cały mój fokus ostatnimi czasy. Poza tym idą święta, więc chciałam zrobić kilka rzeczy na święta przepisowych i zrobiłam, uwaga, uwaga, po raz drugi tą babkę czekoladową. Nie wiem, czy już ją widzieliście w tym odcinku, czy nie.
ale sprawdziłam przepis ponownie, żeby go wrzucić na Instagrama i wyszła boska. Ona jest trochę jak takie brownie, dlatego zrobiłam polewę z wegańskiego serka, takiego śmietankowego, więc to całe ciacho jest wegańskie, na mące orkuszowej i mące owsianej. Smakuje trochę jak brownie, trochę jak murzynek, trochę jak babka. Coś wspaniałego, a po tym, że jest teraz godzina 19, a ja właśnie skończyłam masaże, to wejdzie teraz idealnie. Dzień dobry, moi drodzy. Witam się z Wami z bardzo nietypowego anturażu i z bardzo nietypowego miejsca. Może samo miejsce to nie jest takie nietypowe, bo to jest mój samochód, który możecie już znać. Jestem w Łodzi. A co ja robię w Łodzi? Otóż przyjechałam... Dobra, nie powiem tego brzydko. Przyjechałam zostawić próbki do badań. Próbki czego? Możecie się sami domyślić. A dlaczego aż do Łodzi? I dlaczego tu przyjechałam zamiast je wysłać? Dlatego, że jeśli robicie badania na pasożyty, to jedno z miejsc, które mogę Wam na pewno polecić i polecało mi je kilka lekarzy i dietetyków i tak dalej, to jest Olympia Med. I to jest miejsce, które znajduje się w Łodzi. I tam można wysłać swoje badania. Ja już to raz zrobiłam, ale ja jakoś nie ufam. Jakby ja nie ufam temu, że ja mam swoje próbki, sami wiemy czego, wsadzić do... jakby już to raz zrobiłam. I pewnie dotarły, skoro dostałam jakby informację, że dotarły, ale w tych badaniach nic nie wyszło. I ja po prostu mam takie, że skoro mam już je zrobić trzeci raz, bo każdy cały czas mi coś mówi, że na pewno mam tego pasożyta i jakby już mi to wszyscy mówią, no to chcę to sprawdzić po raz ostatni. Ostatni, bo już robiłam raz w jednym miejscu w Warszawie, w Feliksie i w Feliksie coś wyszło, ale wyszedł pasożyt, na którego się nie da leczyć w naszym kraju. Teraz po prostu chcemy sprawdzić, czy poza tym jednym pasożytem coś jest i czy muszę, nie wiem, jechać do jakiejś Turcji czy Egiptu po leki. Jak ten pasożyt się nazywa, jeśli zapamiętam, to go Wam napiszę tutaj. No ale właśnie, podobno tylko niektórzy gastrolodzy są w stanie sprowadzać leki na tego pasożyta. Jego objawy są bardzo podobne do moich objawów, więc to jest całkiem, no powiem, pozytywny aspekt. No ale fajnie by było jakby mieć pewność, że to jest tylko to, a nie, że jeszcze jakiegoś pasożyta pominiemy, bo przygotowanie do no, całego procesu odrobaczania to jest shit show. I dlatego wolimy mieć pewność, a raczej ja wolałam mieć pewność, że ktoś dowiezie te próbki mojego gunwa. Proszę to wypikać. Więc jestem w Łodzi. Przyjechałam sobie półtorej godzinki, godzina 40. Teraz jadę na Piotrkowską się chwilę przejść i wracam do domu. Cóż za wspaniały poranek, ponury, ale byłam rano z Milą na spacerku i wstałam bardzo wcześnie, mimo tego, że mnie boli brzuszek, może to ze stresu. Lecimy teraz na Piotrkowską znaleźć coś dobrego na wynos, do jedzenia. I don't know, zobaczymy. Słuchajcie, to były bardzo drogie, ale myślę, że bardzo dobre croissant. I mam wrażenie, że są tańsze niż w Warszawie, bo croissant Will był za 23 zł, a w Wawce kosztują ze 40 kilka, także chyba dobry deal. Na razie idę się jeszcze przejść tutaj po Piotrkowskiej przed kolejnym godziną 40, jak nie lepiej, w autku. I mam jakby co porobiam na potem. Mam jeszcze jakieś 4 minuty parkowania, więc dopijam kawę, bo zaszłam do Kosty. Głównie dlatego, że mam do końca maca te kupony, o których już chyba milion razy Wam mówiłam. Kawka na zimno, zawsze spoko. Wzięłam Mateuszowi jeszcze dwie kanapeczki. A słuchajcie, chyba nie wyjadę, bo póki nie spróbuję tego croissant. W ogóle naprzeciwko tych croissantów były jeszcze drożdżówki. Tak żałuję, że nie wziąłem jednego croissanta, jednej drożdżówki, ale już bym zbankrutowała, a mój brzuch by tego nie przeżył. Let me see. Tego Rollsa rozkroję w domu. A teraz zobaczmy tego zwykłego pistacjowego. Coś czuję, że będzie pyszne. O, wow. Ale to jest ładne. Aż się nie chce tego jeść. Wow. Dobra, ale wygląd to jedno, a smak to drugie. Ja już się wiele razy przekonałam, że takie rolsy potrafią smakować różnie. Nie wiem, czy chcę z tą stroną z białą czekoladą, czy bez białej czekolady. O to jest pytanie. Dobra, biorę z tą białą czekoladą. Pistacji jeszcze, myślę, prędko nie poczuję. Ale dobra, za mocno czuję tą białą czekoladę. Ona mi wszystko psuje jednak.
Gdzie jest ten krem pistacjowy? Kurde, widzę go, jest na środku. No, nie mam noża, żeby sobie rozkroić. Niedobrze. Coś się zaczyna pojawiać. Oj. Ale sam sobie croissant jest mega chrupiący. Mega dobry. Nie jest taki jak w Deju, że jest taki turbo chrupiący. Chciałam powiedzieć, że się za bardzo nim nie uwalę, ale już się uwaliłam nim. Jeśli jesteście z Łodzi, no to warto przetestować, ale muszę spróbować samego kremu. O, damn. To jest połączenie, które uwielbiam najbardziej, czyli pistacja z maliną. Tylko trochę za mocno to mi jeszcze smakuje białą czekoladą. I to już nie wiem, czy nie jestem fanką białej czekolady, więc dobra, po drugim liźnięciu za mocno smakuje białą czekoladą. Chyba wolałabym, żeby to było bardziej pistacjowe niż biało-czekoladowe. No ale ta malinka tutaj, chyba wolałabym, żeby po prostu było malinowo, pistacjowo niż malina, biała czekolada. Wiem, że są ludzie, którzy uwielbiają białą czekoladę. Dla mnie to nie jest czekolada, czekolada powinna być sobie kakao. No dobra, resztę zostawię w domu, bo inaczej mój samochód przeżyje jeszcze większy dramat. Chociaż dobrze, że nie widzicie kiedyś warsztakuru. I w tym momencie właśnie skończył mi się parkometr, także chyba czas wracać do Warszawy. Załaduję się jeszcze kawusią, jeszcze może jednego gryzka wezmę. I jedziemy! Aż się... No i właśnie to zrobiłam. Właśnie to zrobiłam, powiedziałam przedtem, że nie będę tego robić i to zrobiłam. Widzicie to? Widzicie to? Mniam. Wieczorne bieganko zaliczone. Moi drodzy, słuchajcie, wróciłam z mojego biegania. Co widzieliście przed chwilą, albo nie widzieliście, bo jest bardzo ciemno. Nie nagrałam dla Was nic od czasu powrotu do Łodzi, bo troszkę się wydarzyło. To znaczy, nic przyjemnego się wydarzyło. Miałam generalnie być o 14 w domu. Byłam o godzinie 15.30. Dlaczego? Ponieważ Zuzi rozładował się telefon, a Zuzia myślała, że jest prosem, jeśli chodzi o Warszawę i generalnie wjazdy do Warszawy z każdej strony, no bo przecież są znaki, dam sobie radę, nawet mi padnie telefon. Nie dałam sobie rady. Zamiast dotrzeć na Bielany, znalazłam się jakimś cudem w Wesołej, potem w Międzylesiu. O Boże, i prowadziło mnie już na jakiś Międzeszyn, także w tamtym momencie się poryczałam, zatrzymałam na pierwszej stacji, którą znalazłam, bo przez długi czas nie było żadnej stacji benzynowej. Musiałam się zatrzymać, musiałam kupić ładowarkę do telefonu, na szczęście, Boże Święty, miałam przy sobie portfel z normalną kartą fizyczną, bo tak to cały czas płacę telefonem i zapominam o tym, że fizyczne karty istnieją i Boże Święty, jak dobrze, że istnieją. Przysięgam, ja byłam przekonana, że ja dzisiaj nie dotrę do tego domu i dojechałam do tego w końcu w Wesołej się okazało, że się zatrzymałam, więc jakimś cudem z Łodzi pojechałam na drugi koniec Warszawy, zamiast jechać tak, to pojechałam tak. Zajęło to bardzo, bardzo długo. Ja bardzo to przeżywałam. Nie będę komentować swoich umiejętności czytania znaków, jednak nie są najlepsze, ale też błagam, wjeżdżam do Warszawy z tej Łodzi i jest nagle 5 różnych kierunków, w których mogę pojechać na Warszawę. I mam takie, what the fuck, zdecydujcie się, albo napiszcie mi, że tu jest Warszawa na Pragę, tu jest Warszawa na Bielany, tu jest na, nie wiem, na Wawer. No nie jest to jednak najłatwiejsza rzecz na świecie, ale koniec końców telefon się podładował. Nie wiem, jak ludzie żyli kiedyś bez GPS-ów w telefonie, czy ogólnie GPS-ów w samochodzie. No nie miałam mapy Warszawy, może to powinnam nosić ze sobą w samochodzie. W każdym razie dotarłam szczęśliwie. Potem cały czas się bawiliśmy z Milą, trochę z nią trenowaliśmy, pojechaliśmy na zakupy. Pierwsza została sama na dłużej, więc ogólnie potem już było same pasmo sukcesów, miałam jeszcze wieczornych pacjentów. A potem chciałam iść na siłkę, ale stwierdziłam, że no nie jestem fanką wieczornych siłowni. No miałam iść wcześniej na siłownię, miałam iść na terapię, ale napisałam mojej terapeutce, że proszę pani, ja się zgubiłam w drodze do domu z Łodzi. Musiałam odwołać terapię, bo terapię miałam o 15, a o 15.30 byłam mniej więcej w domu. No nie był to dzień pełen sukcesów i zamiast zaoszczędzić na tym, że sobie pojadę i dowiozę sama i zrobię to dobrze, zamiast wysyłać kurierem te próbki, no to zrobiłam sobie cały dzień po prostu atrakcji. Czy było warto? Nie wiem, mam nadzieję, że jeśli wyjdzie coś w tym badaniu, to było warto. Było warto każdych pieniędzy, każdych łez, a teraz po tym bieganiu mam ochotę zjeść tego rollsa pistacjowego, bo zjedliśmy tego croissanta, był mega dobry, ale dla mnie za bardzo smakował, jak widać, śmietana z białą czekoladą i z pistacją niż pistacja, więc teraz czas na tego croissant Willa. Czy będzie taki jak w Stanach? Oto jest pytanie. To nie
To jest chyba z jakimś karmelem, mam wrażenie. Może dlatego było tańsze, bo to nie pistacja. Nie wiem, no tak. Jak gryjesz? To nie jest pistacja, to jest coś lepszego. A jak ugryzłaś tu z przodu? To jest pistacja z kajmakiem. Z kajmakiem. Dobre. Ale szczerze, tego się nie da porównać do tego, tego w Stanach, nowego, no nie. Tam były te warstwy, były normalnie, czułaś każda jakbyś była kartki papieru, no, przekładała tutaj. W zasadzie ugryzłem i tak czuję, jakbym taką, no, klasyczną bułę jadł. Taki podgrzany croissant z biedry, z lepszym nadzieniem. W sensie one są zbite te warstwy, a tam w Stanach były takie jak papierki, po prostu, że mogła się rozdzielać. Ale dobra. Ale dobra.